Ogólnie jest ciekawe, ale widziałem od numerki i były za wysokie, moim zdaniem, zdecydowanie. I następna sprawa, boss za bossem. 5 minut mapy, a jeżeli przebiegniesz, to dosłownie minuta nie minie. Konsola się dusi. Czuję ból. Człowiek się smaży. Ogólnie ładne, no. Szanuję takie ładne intro. Jest okej, tylko ja... Trochę za długo. Bo to jest tutorial boss fight. Jakby... Ale poruszanie się wydaje... Nie wiem. Dziwnie wolne. Floaty takie trochę. Jakby kontrola postaci... Kotwica jest jakby za postacią, nie na postaci. Takie mam wrażenie. Jakby on szykuje atak i dopiero go robi, czy ja mam go... A, trzymać. Czyli silny atak się ładuje, ale on jest taki chyba dziwny. Bo go ładujesz i on się wykonuje po jakimś czasie. Jak puścisz przycisk, to on go zrobi. Ale jak tylko tapniesz, to on musi najpierw animację wykonać. I cały czas wydaje się, jakby postać biegała w zwolnionym tempie. Zamiast normalnie. Wskrzeszenie, okej. Czyli kapliczki to ogniska. Te kapliczki to jest po prostu ognisko. A zamiast dusz mamy wolę. O ja cię pierdolę. I co? I wszystko ma drzewko. O jasny ty. I do, okej, do tego są iskry. Czyli trzeba odblokować to, żeby ten rząd móc robić. Nie wydaje mi się, żeby ta gra miała, no... Ten poziom tylko wizualnie tak wygląda skomplikowanie. Geometria jest, to są niewidzialne ściany. Estetycznie jest spoko. Jedno, co mnie drażni trochę, to to, że wszystko jest otoczone niewidzialnymi ścianami. Jakby nie polegali na geometrii przedmiotów za mocno. No właśnie o to mi chodzi, nie? Że jakby granice niewyznaczane przez geometrię świata, tylko przez niewidzialne ściany psują trochę jakby vibe. Bo jakby instynktownie nie jesteś w stanie powiedzieć, a o, tu mogę przeskoczyć, tu mogę przejść, nie? Zbierz od razu wszystkie iskry? Że co? Że można se wyjąć? Yep. Można się respekować za daremko, także to spoko. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, jestem robalem. No i jakby od... po co? Co to jest? To jest bez sensu na przykład. O, patrz, jestem cykadą, mogę latać. Nie. Nie mogę. Nie wiem, po co to było. Ej. Jakby zrobili to, żeby to zrobić. A po co, nie wiadomo. I widzisz, to mi się wydaje, o, powinienem móc na to wskoczyć. O, mogłem, ale... Ale są ściany niewidoczne. I co? No póki co gra, to w większości trzymaj heavy attack. Ładuj atak i przywol kąś. Tak, i uniki są jakby kombowane też. Dobra, trzeba unik robić przed, w ogóle, zanim zobaczysz atak. Ja wiem, co on robi, tylko nie ma jakby, nie widać co, gdzie to uderzy, jak duże to jest. Czy to uderza naokoło niego, koła się rozchodzą, czy coraz większe. Czy da się to ominąć dodżem? Ale to może mój tępy sousowy łeb, prosty. R2. Dobra, pytanie, czemu po lewej i po prawej jest R2? A, bo to, okej, czaję. Delayed attacks clap, Elden Ring lag. Wszystko jest delayed, bo to chińskie sztuki walki. Nie wiem, nie podoba mi się walka kosturem trochę, bo... Znaczy, ja rozumiem, że to jest Wukong, ale jest takie floaty i tak jakby... Ty raz naciskasz przycisk, a on 5000 razy macha. Raz, dwa, trzy i czwarty atak, to jest jeden przycisk. Wizualnie jest bardzo ładnie, ale jeżeli chodzi o całą resztę, to tak... Jest bardzo floaty. Analogiem będę robił kółka, nie? W Soulsach twoja postać będzie obracać się albo biegać w kółko. Tutaj kotwica postaci, jakby modelu, jest za nią, przy kamerze, a nie na postaci. Więc postać robi tak, jak ja robię kółko. Jakby on zupełnie nie wie, co ma robić, nie? I drugi największy zarzut... To są niewidzialne ściany wszędzie. Wydawałoby się, że jesteś małpą i możesz wejść wszędzie? Nie. Dosłownie wszędzie są ściany i to w najmniej instynktownych
jakby miejscach zupełnie. No właśnie, to jest takie strasznie dziwne. Dlatego, że to jakby... To się kłóci z podstawami projektowania poziomu, bo jakby wizualnie powinieneś być w stanie stwierdzić, nie, gdzie jest ścieżka. Jak tu patrzę, nie, to wiem, że tutaj mogę iść w prawo i tu mogę iść w lewo. Okej. Okay. I to pięknie wygląda. Ale jeżeli jestem gdzieś na przykład w innym miejscu, to są takie fragmenty, gdzie wydaje mi się, że powinienem móc przejść, na przykład tu. Mogę tu się wspiąć? O! Mogę, okej, okay, dobra. Widzisz? Ale tu już nie. Jakby... Gdzie tu logika? Nie mogę zeskoczyć stąd. Dopiero tu. Jakby to są tak dziwne... O! I... No co to jest? Nie mogę przeskoczyć tam. Bo to nie jest teren do eksploracji. Rozumiesz? Jakby wizualnie nie jesteś w stanie powiedzieć, gdzie możesz, gdzie nie możesz iść. Także to jest bardzo poważny błąd, moim zdaniem. A ta gra już dostała 85, nie? Na 100. Tu to samo. Wydawałoby się, że można zeskoczyć na dół, nie? No. To jest podobna struktura, jak była w Niohach, gdzie to jest po prostu plątanina korytarzy, okej, okay, ale w Niohu wizualnie, tak? Nie było żadnych niewidzialnych ścian z tego, co kojarzę. Tylko wizualnie dało się powiedzieć, gdzie się idzie. Wygląda wszystko pięknie, ładnie. Chodzi na performance modzie, bo to na PS5 jest. Elegancko. Bossy też fajnie wyglądają, ale jakby trochę, przynajmniej dla mnie, walka jest jakby taka nieinstynktowna. Chyba, że muszę brać też pod uwagę, że moje naleciałości z Soulsów mogą się tutaj trochę, wiesz, jakby mogą mnie trochę gubić, bo to samo miałem w Sekiro, że na przykład bardzo ciężko mi było się przestawić na to, jak Sekiro działało. I nie mam pojęcia, czy lokacyjnie damage też jest, bo możliwe, że na przykład po stopach mniej, po głowie więcej, nie? Ale to do sprawdzenia. I ciężkie ataki w tym momencie przynajmniej są bardzo dziwne. Ale to, mówię, trzeba się chyba przyzwyczaić do systemu. I nie wiem, może jestem stary już? Ale wydaje mi się interfejs trochę mały. Jakby... Akcja jest po środku i strasznie daleko muszę patrzeć, żeby zobaczyć, co się dzieje ze staminą i tak dalej. Mam wrażenie, że stamina na górze... Albo mówię, znowu przyzwyczajenia. Stamina na górze miała jakby... Trochę wygodniej mi się patrzyło. Tak? A ten żółty pasek na dole, po lewej w tym momencie, tak, tam... To jest najważniejszy pasek, bo jeżeli to mi się skończy, to nie mogę uników wykonywać. To jakby feeling jest strasznie inny, no. Bo jakby każdy roll ma inny... Nie wiem, czy każdy roll ma inny timing, ale tak by się wydaje, bo jakby jest inna animacja, nie? Wytwórz pancerz. A za co? A przędza plus wola, okej. Okay. Szybkość sprintu. Czyli set z bonusem jakiś. Dosłownie tylko to go wybija, bo ja go w głowę uderzam. Okay. A, czyli tutaj jest patent. Jakby, bo możesz po pierwszym albo po trzecim ataku użyć silnego i wtedy robisz ten takie machnięcie od góry. I ono odbija atak przeciwnika. Okej, okay, czyli ja zmieniam te style, to po prostu jest inny silny atak. Tak, tu masz to, a tu masz... Jakby omijanie ataków z dołu. Nie mam pojęcia po co. O lol. Okej. Okay. Czyli... I znowu się napiłem niechcąco, bo... Pod R2 tu się wyciąga rzeczy, co jest absolutnie... Nie wiem. Czemu... To powinno być... Nie wiem. Nie podoba mi się to. Nie wiem, czy to specjalnie... Jakby jego ataki, zupełnie nie wiesz część, gdzie ona uderza, jak on zaczyna machać. Bo jak są te takie zwykłe, od góry czy coś, to spoko. Ale jak on zaczyna machać, to większość ataku to nie jest atak. Okej, pytanie. Jak zrobię to, to czy on mnie trafi? Okej, nie. Okej. Okej, okay, it's fine. O, nowa broń? Okej. Okay. A, to zaklęcie. Wow. Ale żeby kamera nie nadarzała za bossem.
Okej. No, gra się przyjemnie w miarę, przynajmniej przy tych walkach z bossami, jak trochę się ogarnie, co się dzieje. Bąk! Póki co mapa wydaje się bardzo prosta, mimo że tam był fragment taki trochę poplątany. Tabletka niebieskiego nefrytowego lotosu z południowych krańców ziemi, która ogromnie zwiększa maksymalny. Okej, ale permanentnie? Permanentnie! Let's go! A czemu mi to teraz tu nie rozumiem. Dlaczego ścieżka teraz mi pokazuje idź tędy? Tu widzę korytarz, nie, tu nic innego nie ma. A, bo się okej. Czyli to jest jakby Grace po prostu. Oh, this is better. This gourd. Though humble, we save the lost. Raz maska jest, raz maski nie ma. Ci przeciwnicy nie wydają się być jakcyś techniczni, a z kolei są bullet sponge, jakby takimi bullet sponge'ami strasznie. I na przykład część ataków wytrąca przeciwnika z równowagi, a później jakby on przestaje na to reagować zupełnie. Ja mam wrażenie, że to jest boss za bossem jakby. Problem jest też w tej grze taki, że nie widzisz, kiedy dostajesz obrażenia. Jakby twoja postać się trochę giba, czy nie możesz się ruszać, ale jakby po animacjach i impakcie zupełnie nie widać tego. I znowu boss jakiś? Ta gra jest niepoważna. Jakby poruszanie się jest tak toporne, jak jesteś w formie, że szok. W porównaniu do... jakby normalnego tego. Jeszcze broń się da zrobić, nie wiem o co. Aha, Monster Hunter, ewolucja. Jeszcze jeden wskaźnik? Patrz ile ja mam już 3 metery po prawej. Oprócz normalnych życie, mana, stamina, tak? To jeszcze tu mam teraz 2 specjale i mój meter. Kiedy wskaźnik chi jest pełny, wciśnij R2 i L1. Tak, i ten wskaźnik chi jest osobny chyba, mam wrażenie. Czemu zdejmowanie lokonu to jest mechanika w ogóle? I GG, do domu. To i kutas na dachu i strzela, i weź. Dzień dobry? Pojawia się coś komuś w głowie? No nie wiem, no nie mogę tu wskoczyć. Nie mam pojęcia. Małpa, ale się nie wspina. Boss fighty są spoko, naprawdę. Do tej pory jakby trochę ciężko się ogarnąć, bo one mają jakby swój timing, wiesz jak jest, nie? Przy boss fightach. Ale nie są jakby wybitnie trudne. Tylko trzeba mechaniki sobie zdać sprawę, co się dzieje, bo tu wychodzi na to, że z tych ciężkich ataków się największe obrażenia zadaje i lekkie są tak naprawdę tylko po to, żeby je ładować. I następna sprawa, boss za bossem. 5 minut mapy, a jeżeli przebiegniesz, to dosłownie minuta nie minie. Od wejścia do mapy masz ołtarzyk, tak jak ognisko w Soulsach. Zajmie 30 sekund przebiec do bossa. I następna mapa znowu, 5 minut, boss. Cały czas. Jak ja gram 4 godziny, a to jest 10 boss już? I moim celem jest dosłownie nabicie 3 kropek i użycie ciężkiego ataku. I to jest wszystko. Jakby tak jak widać, nie? Bossy nie są jakieś wybitnie trudne. Mimo, że wydaje się, że połowa ich ataków to jakiś bullshit jest durny. Boss fighty są fun, no ale trudne jakieś nie są. Następna cutscenka. Oho. To jest out of place. Chyba, że wszystkie będą tak przedstawione teraz. Po chińsku nie ma napisów, także nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. No i to na przykład bardziej pasuje, jakby sensownie, nie? Jest w klimacie, ale tamto jest zupełnie jakby kosmicznie, zupełnie nie rozumiem, dlaczego tamto było tak śmiesznie. 5 relikwii pewnie i do tego będzie jeszcze jeden albo dwa rozdziały znaleźć. Czyli będzie można rozdziały rozgrywać osobno? Przyjmie drugi rozdział, zobaczymy czy coś się zmieni, czy dalej taka sama struktura. Ale muzyką to po bandzie pojechali. Oh,
Czyli pomiędzy rozdziałami coś się dzieje i nie wiesz co. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.